Cześć wszystkim, ja jestem Pixel, ale to chyba już wiecie o tym. Trochę mnie nie było, jak można zauważyć po mojej niesamowitej aktywności na kanale. I chciałbym jakby dać wam oficjalne wyjaśnienie, co się stało, czemu tak się stało, czy powrócę, czy nie powrócę. I generalnie taki trochę update kanału po prostu. Mamy 2022 rok, zaraz praktycznie 2023, bo nagrywam to 23 grudnia. Co możliwe już jest, kiedy to wleci, to niestety nie wiem. Możliwe, że przed świętami jeszcze mi się to zdoła zmontować, możliwe, że nie. Tak, cały rok praktycznie nic nie robiłem, tylko coś tam ewentualnie na początku jeszcze jakieś streamy, ale jak widać od czasu wakacji praktycznie ode mnie jest martwica kompletna. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami, ale chyba najlepiej po prostu opiszę, jak w ogóle zaczęła się historia tego kanału, żebyście trochę lepszy obraz zrobili. Nie chcę się za bardzo tłumaczyć tym, że tak zniknąłem, ale po prostu chcę pokazać wam, jaka jest moja tutaj perspektywa tego wszystkiego. Kanał zacząłem w 2015 roku dla, że tak powiem, porównania. Mam teraz 2022, mam 22 lata. 7 lat temu miałem 15 lat. A co się wiąże z tym, że miałem 15 lat? Generalnie jak zacząłem ten kanał, to jeszcze byłem w gimnazjum. Taka trochę, że tak powiem, refleksja na tym, jak długo czasu minęło od tamtego czasu. Więc co jakby się stało wtedy? Zacząłem ten kanał, zacząłem go robić. Praktycznie jak 15 lat, to skończyłem już, byłem już wtedy pod koniec gimnazjum. Więc zaraz po tym praktycznie zacząłem technikum. Technikum jakoś tam poszło te 4 lata, gdzie byłem najbardziej aktywny z jakiegoś dziwnego powodu, po prostu teraz tak sobie myślę o tym i takie kurde, kwalifikacje zawodowe, matura, wszystko inne pozdawać i najbardziej aktywny byłem, jak miałem taki dość spory zapierdziel w sumie, chociaż rzecz biorąc, zawsze nie przykładałem się do nauki za bardzo, jakoś po prostu to zdałem, więc wyszło jakoś. Każda bajka kiedyś się kończy, więc to łącznie już było 5 lat. I teraz ostatnie 2 lata tak naprawdę można zauważyć, że był taki spadek po prostu mojej kompletnej aktywności. Co się stało? Jak można się domyśleć, poszedłem na studia. Bo bardzo chciałem, stwierdziłem, ubzdrałem sobie, że chcę mieć moją edukację wyższą i poszedłem na inżynierkę. Znaczy poszedłem, dalej na niej jestem. Ja mam w przyszłym roku ostatni rok studiów. Jej! Jakby perspektywa jest taka, że tak naprawdę dzieciak, który był wtedy w tym gimnazjum, w tym technikum, który miał praktycznie zero obowiązków, tak naprawdę no co, w domu posprzątać i to w sumie tyle. Nauka też taka była, że no właśnie jakoś to idzie i w sumie nie wiem, czy chyba jakąkolwiek książkę przeczytałem w technikum, żeby się czegokolwiek uczyć, jedno co się uczyłem to na lekcjach. A resztę to praktycznie uczyłem się w domu do kanału, a nie żeby uczyć się do szkoły. Nie wiem, jakie miałem wtedy priorytety, uwaga, nie pytajcie mnie o to, ale po prostu to przewyższa nawet mnie teraz, żeby to jakoś wyjaśnić. I co dalej tak jakby? No poszedłem na te studia i na nich jestem. Niestety lub niestety, z moją psychiką, ale generalnie jakoś to idzie. Jestem na tych studiach właśnie, następny rok to jest mój ostatni i jest fajnie, ale przy tym przyszło wiele jeszcze innych jakby obowiązków. Jakby na studiach to już się nie pierdzielą, na studiach to już po prostu robisz i tyle robisz albo nie zdajesz, no. Ale też to jakoś idzie. Bardzo dużo pomogły mi zdalne, nie powiem, że nie, przez to, że jednak daleko dojeżdżam do uczelni, więc to jest w sumie taka ironia, miałem sporo więcej czasu niż dotychczas, bo praktycznie cały czas siedziałem w domu i nigdzie nie wychodziłem, bo no też przez te 2 lata stał się wielki temat na K, o którym nie wiem, czy w sumie już można gadać, czy nie można gadać, ale będę ostrożny, bo też jedna ważna rzecz się stała dosłownie wczoraj, więc chciałbym o niej poruszyć, ale najpierw ta historia kanału. Więc tak, zaczęło mi się studia, gdzie musiałem więcej robić. O ironio, to więcej robić łączyło się z tym, że miałem dużo więcej stresu. Ja jestem takim człowiekiem, że mnie stres generalnie trochę blokuje z czymkolwiek innym, więc autentycznie te streamy, jakie robiłem od czasu do czasu, sprowadzały się do tego, że po prostu wtedy nie miałem okresu jakiegoś takiego bardzo stresowego i po prostu robiłem to. Teraz to się już dużo... I im dalej szedłem w tą naukę,
tym i mniej miałem tego właśnie okresu bezstresowego. I koniec końców stwierdziłem, że nie będę robił YouTube'a, bo to mnie dodatkowo stresuje. Bo jak można spojrzeć na mój kanał generalnie bardzo dużego boosta otrzymał przez przypadkowe wybicie się, że tak to nazwijmy. Wybicie się przez filmik z Pac-Manem, który szczerze powiedziawszy do dzisiaj nie wiem dlaczego tak się wybił. Bo to jest po prostu dubbing filmu, który ma już prawie 15 lat. Więc nie wiem. Nie wiem, czemu akurat mój się akurat tak wszystkim spodoba, ale bardzo dziękuję. Schlebia mi to trochę, bo bardzo się duży stał na TikToku i wiele ludzi właśnie przyszło z TikToka na YouTube'a. Za co bardzo dziękuję, bo tak niewiele dużo ludzi robi, co można porównać bardzo dobrze z wyświetleniami, jakie są na TikToku tego filmiku, a jakie są na YouTubie. Co nie powiem, że nie, dalej wyświetlenia na YouTubie są całkiem spoko jak na mój kanał. 500 000 to nie przechodzi codziennie obok, ale na TikToku było dużo tego więcej. I bardzo mi to jakby uświadomiło tak naprawdę, jaki mój kanał nie ma tak naprawdę rozwoju. Tak naprawdę siedzę w tym samym progu wyświetleń od tych kilku lat. Moje filmiki tak naprawdę nigdy nie wyszły może poza 1000 wyświetleń max, jak to było jakiś taki pierwszy odcinek czegoś takiego bardziej znanego, to było ten jakieś, nie wiem, 1000 ponad wyświetleń. Co mi się po prostu na najzwyczajniejszym świecie później nie podobało. Chciałem po prostu więcej, a nie wiedziałem tak naprawdę, co robić lepiej, jak się bardziej... Wiecie, algorytm YouTube'a to już swoją drogą, problem jest swoją drogą. Ale ja chciałem po prostu jakoś się rozwijać, nie potrafiłem tak naprawdę jak. Szczerze powiedziawszy, dalej nie wiem tak naprawdę, co robić lepiej. Bo to jest taki problem dodatkowy, jaki twórcy mają, że jakby jak się jest fanem tego twórcy, to się tak naprawdę rzadko kiedy mu daje jakieś autentyczne uwagi, co robi źle, co może powinien robić dobrze. I mnie zawsze to bolało też, bo ja jestem perfekcjonista. To trzeba o mnie wiedzieć. I wiem, że to jest niezdrowe, ale generalnie też nie ma tak, że ja nie robię błędów. Ja nie jestem osobą perfekcyjną. Ja nie jestem perfekcyjnym YouTuberem, broń Boże. Jestem wręcz, powiedziałbym, że okropnym YouTuberem. Ale generalnie nie mogę się rozwijać, jeśli nie wiem, co robię źle. Taka jest smutna prawda. Jeśli nie robię czegoś źle, to stoję w miejscu. Nie rozwijam się. Dlatego ja po sobie widzę wiele rzeczy, które według mnie są złe, ale na przykład ktoś mi mówi, że ta rzecz jest dobra. Albo że za bardzo się przejmuję. Więc mam kompletnie osobne sygnały i tak naprawdę nie wiem, czy to zmieniać, czy tego nie zmieniać. Więc postawcie się po prostu po mojej sytuacji, ale chyba zszedłem trochę z tematu jak zwykle. No tak naprawdę wszystko mi się zwaliło na głowę. Zmiana szkoły, dojeżdżanie to kompletnie inny już kaliber dojeżdżania też. Bo teraz oczywiście wróciliśmy do nauki stacjonarnej, więc jeździmy, ale no. Zmienił się kaliber właśnie nauki. Zacząłem chodzić do pracy. Przestałem chodzić do pracy. Zacząłem nową pracę. Przestałem chodzić do tamtej pracy. Zacząłem kolejną nową pracę. I no, życie dorosłe tak trochę, tak wiem, to co jest za mną idealnie świadczy o moim życiu dorosłym, ale bardzo tak naprawdę to daje wam do zrozumienia, że tak naprawdę po technikum moje życie nie było gładkie. Oczywiście nie mówię, że mam jakoś przerąbane czy nie, powiedziałbym nawet, że jestem bardzo wdzięczny za to, jak bardzo wygodne mam życie obecnie, ale nie powiedziałbym, że nie jest to usłane różami. Nie mam jakby teraz właśnie z robotą, z studiami. Jest to tak naprawdę na styk wszystko. Od przyszłego roku właśnie zaczyna się też praca inżynierska, którą chciałbym napisać. Więc będę z tym się też męczył. No i na dodatek przyszły wiele strat w moim życiu, w szczególności w tym roku. Straciłem dwie bardzo ważne osoby dla mnie, co dodatkowo mnie zrozumiale przybiło i po prostu zablokowałem się najzwyczajniej w świecie. Nie ma tu nic innego do powiedzenia, po prostu nie chciałem tego robić.
wiele rzeczy po prostu sprawiło, że wiele czynników sprawiło, że nie czułem ani radości z tego, ani jakby potrzeby. Więc nasuwa się tutaj pytanie, co ja obecnie tutaj robię, siedzący tutaj, ustawiający to wszystko, żeby to jakoś wyglądało za mną i gadający do was. Otóż to się liczy w sumie z tą stratą. Generalnie stwierdziłem z tym, że najlepiej by było, jakbym się czymś zajął na nowo. Generalnie moje jakieś życie hobbystyczne kompletnie umarło też. Jedno, czym się zajmowałem, to paroma patchami do gier, modyfikacjami. Troszkę bardziej ambitniejszymi projektami się zająłem, które mam nadzieję ujrzą światło dzienne w przyszłym roku, bo już w tym roku raczej nie ma na to szans. Aczkolwiek kilkoma dużymi projektami się zająłem. No nie powiem, że moje życie było bierne, ale tu na YouTubie zdecydowanie widać, że nic nie robiłem. Więc właśnie dlatego chciałem to zrobić. Generalnie jestem zestresowany całym życiem. Nie mam tak naprawdę gdzie tego opuścić. I doszedłem do wniosku, że najlepszym sposobem byłoby wrócić do starych nawyków, do starej, nie nazwę to pracy, ale do starego hobby, które może jakoś mi się na nowo spodoba. Więc chciałbym po prostu najzwyczajniej w świecie spróbować jeszcze raz. Jak to wyjdzie, to się przekonamy, bo raczej nie sądzę, że coś już w tym roku sprawię, bo został tydzień praktycznie tego roku. Aczkolwiek chciałbym najzwyczajniej w świecie spróbować jeszcze raz tego życia. Tak po prostu. A może się uda, a może czegoś się nowego nauczę, a może coś wy się dowiecie o mnie nowego, kolejnego. I no w sumie tyle. A jeśli chodzi o takie update'y z życia, no to właśnie zdaję trzeci rok, już połowę trzeciego semestru. Znaczy nie, piąty semestr zdaję. Czyli połowę trzeciego roku zdaję. Obecnie zrobiłem kilka patchów na widescreen do niektórych gier. Możecie teraz prawdopodobnie widzieć jakie na przykład. Jeśli chodzi o projekty, jakie robię, to niestety są na razie ściśle tajne, o których nie mogę mówić publicznie, więc nie mogę tutaj za bardzo nic powiedzieć. Znaczy nie mogę, w sumie są praktycznie prawie że moje te wszystkie projekty, więc nie mogę teoretycznie powiedzieć, ale tu nie byłoby nic, że tak powiem, przyjemnego z tym, żeby zdradzać wszystkie sekrety. I jest jedna rzecz, która praktycznie zmieniła moje całe nastawienie do pewnej jednej rzeczy. Wyszło to cudeńko. Wyszło Sonic Frontiers, które obecnie jest, chciałbym powiedzieć, moją ulubioną grą Sonica obecnie, która autentycznie zmieniła sposób, w jaki widzę tą serię. Sprawiła, że znowu czułem się jak dzieciak, który po prostu czekał cały czas z wytrwaniem na nowego Sonica. I który miał po prostu fan z grania w gry, nie tryhardowania, nie speedrunowania gry, nie glitchowania jej, tylko z grania w grę. I tak się nie czułem od dawna. No dobra, jak grałem Spidermana, to byłem cały czas po prostu taki, miałem pokfejsa cały czas, ale ta gra sprawiła, że znowu to poczułem, bo Spidermana grałem 2 lata temu. Taka mała, że tak powiem, anegdotka, że grałem Spidermana 2 lata temu. Ta gra wyszła teraz i znowu, naprawdę w dzisiejszych czasach, faktem dużo mniej teraz gram w gry, ale w dzisiejszych czasach, żeby gra wciągnęła mnie na tyle, że nie mam po prostu fanu z bugowania jej, speedrunowania jej, tylko to jest duży wyczyn. I dlatego chciałem to jakby zaznaczyć, że ta gra tak naprawdę dużo mi dała. Choć jej start był strasznie nieusłany różami, tak ta gra jak wyszła, to zmieniła moje życie trochę, bym powiedział. Nabrałem trochę pozytywizmu przez nią.
No i tak tylko to położyłem, to pudło wielkie, żeby się trochę pochwalić, że przy okazji też coś zbieram tam. Oczywiście, jeśli chcecie followować moją przygodę z kolekcjonowaniem Sonika na bieżąco, zachęcam do zafollowowania mnie na moim Instagramie, gdzie jest link w opisie. Oczywiście, jeśli cieszycie się z tego, że jakiś mój film wleciał nowy, że żyje, to zachęcałbym do subskrybowania i zalajkowania, bo naprawdę chciałbym spróbować więcej tego filmowania. Ale pewnie teraz dużo się nasuwa pytań. Tak naprawdę, co będzie z kanałem? Co będzie z kanałem? Jak wróciłeś, to co będziesz robił na kanale? I wiem, że to zaboli dużo ludzi. I wiem, że zmiany są straszne. Ale chciałbym powoli odchodzić od Let's Play. Chciałbym może nie autentycznie cyk, nie ma let's play żadnych, w ogóle nigdy już nie będzie let's play, ale chciałbym ich robić coraz mniej i chciałbym je robić chciałbym trochę zmniejszyć horyzonty tych serii, co przez to mam na myśli. I to będzie pewnie duży cios dla niektórych. Chciałbym mój kanał bardziej skupić na Soniku czysto, co to chyba nie będzie wielki szok, że chyba najlepiej, raczej wszyscy to potwierdzą, co oglądali mój content dotychczas, że najlepiej jak ryba czuje się w Soniku, więc stwierdziłem, że nie ma sensu tak naprawdę zmuszać się do zrobienia innych serii, kompletowania innych serii, zmuszenia się do siadania do tych serii tylko po to, żeby spełnić mnie, gdy tak naprawdę najbardziej spełniam się w tym, co robię najlepiej, czyli w pierdzieleniu o niebieskim jeżu. Czy to znaczy, że inne gry pójdą pa pa? Nie. Chciałbym tu zaznaczyć, że jakbym cały czas gadał i grał tylko w Sonika, to bym w końcu oszalał. Więc pomyślałem, możecie oczywiście mi dać możecie dać opinię, że inne gry, inne serie typu Spyro, Crash, nie wiem, Ratchet i Clank, bo to pewnie też jest duże pytanie, bo wiem, że dużo ludzi też się pytało o Ratcheta i Clanka. Te serie chciałbym robić na streamach, bo uważam, że komentarz w tych seriach najbardziej był zacofany i chciałbym najzwyczajniej w świecie podratować te serie, robiąc je po prostu na streamach, bo to wtedy mam większy luz, mogę gadać z innymi i po prostu jest wtedy większy fan według mnie. Ale czy to znaczy, że w ogóle odcinki z tych serii by nie przeżyły? Nie. Chciałbym wtedy robić jakieś kompilacje bardziej ze streamów niż po prostu macie streama, jak chcecie oglądać tą serię, to nara, to oglądacie sobie streama, mam was w dupie. Nie, chciałbym też być fair do ludzi, którzy przyszli tutaj dla innych serii. I na przykład robić jakieś kompilacje właśnie ze streamów, jakieś, nie wiem, czy funny moments, ale po prostu jakieś po prostu urywki z tych streamów, żeby jakoś to... Niby był to let's play, ale nie do końca... Nie wiem, jeszcze się zastanawiam po prostu nad tym wszystkim, ale generalnie chciałbym ten kanał po prostu popchać, że to ma być Sonic. Tu nie ma być jakiejś innej serii, tu nie ma być jakiejś innej głównej serii, nie ma tu być po prostu jakichś przeszkadzaczy tak naprawdę, gdy nawet po wyświetleniach widać, że większość ludzi tutaj jest dla Sonika. I tak naprawdę będąc szczery z fanami Sonika tutaj i z fanami innych serii, mi się najzwyczajniej w świecie to nie opłaca. Tak naprawdę inne serie, które nie są Sonikiem, ucinają mi kompletnie horyzonty. Horyzonty do innych ludzi. I tak się nie będę rozwijał najzwyczajniej w świecie. Nie będę się rozwijał, jeśli moje wyświetlenia, moi widzowie zostaną tacy sami. Bo tak naprawdę, bo to jest taka analogia. Daje coś z Sonika. Ludzie przychodzą. Subskrybują, lajkują. YouTube to poleca, bo o kurde, ogląda się, to jest super. Ten kanał jest polecany, bo się ogląda. Wstawię... nie wiem. Ratchet.
Ratchet to jest moja najmniej oglądana seria na kanale. Wstawię Ratchet. O kurde, ten film się nie ogląda. Ci ludzie, co przyszli na Sonika, po prostu nie oglądają Ratcheta. Więc po prostu ich to nie interesuje, nie oglądają tego, przez co YouTube widzi... Kurde, ten gościu... Tamten film się dobrze oglądał. Ten już nie, no to... Panie kolego, co my mamy robić? No, jak pana film nagle się nie ogląda... No to sorry memory, my chcemy, żeby się oglądało, to nam robi pieniądze. A pan nam nie robi pieniędzy, więc wie pan. To nie pana wina, to nasza wina. Proszę nie dzwonić. Proszę nie dzwonić, my zadzwonimy. I tak to taka jest prawda niestety. Naprawdę nie chcę być tutaj brany za kogoś, że wyrąbane ma na wszystko inne. Nie, po prostu mi się to nie opłaca. Najzwyczajniej w świecie. Ja zawsze chciałem być po prostu szczery z ludźmi. I to jest chyba najszczerzej, jak mogę powiedzieć to wszystko. Też mi się nie chce, ale szczera prawda jest taka, że po prostu mi się to nie opłaca. Kanał się nie rozwinie, jeśli co chwilę zamiast Sonika będzie Ratchet, Spyro, Crash, Dog's Life, więc wiesz, Epoka Lodowcowa 2. Ostatnio w sumie kupiłem Epokę Lodowcową 2 i zresztą całkiem fajnie się gra, ale to już zmaczam tematu znowu. I dodatkowo, ostatni news, jaki chciałbym dać w tym filmie, a propos opłacania się. Wreszcie mam monetyzację! Po 5 latach nie ma nieposiadania monetyzacji. Mam monetyzację. Więc tak. To takim miłym akcentem. Mam nadzieję, że to skończę. I że nie będę musiał to nagrywać z powrotem, bo gadałem 25 minut prawie. Więc to by było na tyle. Szykujcie się na więcej materiałów w 2023. I więcej informacji w 2023. A nawet wcześniej. Kto wie? Kto wie, może będą wcześniej, a może później. Kto wie? Być może... Oh fuck. Kto wie? Kto wie?